6 stycznia, w Dzień Objawienia Pańskiego, w 186 miastach Polski przeszły tradycyjne orszaki Trzech Królów. Przed kościołem Najświętszego Serca Jezusa w Gdyni, skąd ruszył orszak, gromadziły się dzieci i dorośli. Młodzi wolontariusze prowadzili przed kościołem i na trasie przemarszu zbiórkę pieniędzy na rzecz gdyńskiego hospicjum dla dzieci Bursztynowa Przystań. Na trasie przemarszu ustawiali się tłumnie gdynianie, chcący się włączyć do tego uroczystego orszaku. O 12:00 zabrzmiał dzwon na Anioł Pański. Na czele orszaku ustawiły się chorągwie Trzech Króli, symbolizujące trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Trzej królowie, zamiast dosiąść wielbłądów lub koni, zajęli miejsca na platformie samochodu. Za chwilę Anioł Pański, rozpoczniemy drugi orszak Trzech Króli w Gdyni. Ustawiajcie się, kochani, wzdłuż ulicy 3 Maja, tutaj po prawej stronie od wyjścia. Organizowany już po raz drugi w Gdyni, polegający na przemarszu ulicami miasta, przebranych za Trzech Króli, dwórki, wojsko, osób dorosłych oraz dzieci. Scenariusz orszaku nawiązuje do tradycyjnych jasełek i jest oparty na przekazie biblijnym. Aktorami są przede wszystkim dzieci tworzące grupy rycerzy, pastuszków, dworek i aniołów. Młodzież oraz dorośli występują w rolach Trzech Króli, Świętej Rodziny, Dworu Heroda. I uśmiechniętych kolędników, głoszących na ulicach i placach miast radosną dobrą nowinę o narodzeniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Szanuje Pan niebiosów od narzony, oblicze letnie lat Cię.